Cześć! Witam na kanale Es Patris, ja nazywam się Patrycja, a Ty na tym kanale dowiesz się, jak wygląda prawdziwe życie jak w Madrycie. Zapraszam! W tej iście hiszpańskiej scenerii opowiem Wam dzisiaj o hiszpańskich markach. Część z nich na pewno znacie, ponieważ są to marki znane na całym świecie, ale zapewne nie znacie bardzo ciekawych historii, które za nimi stoją. Zapraszam! Hiszpania słynie z fantastycznych marek modowych. Pierwszą hiszpańską i największą firmą jest firma Inditex. Za nazwą Inditex skryją się takie marki modowe i odzieżowe, takie jak m.in. Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Massimo Dutti, Utrecht, Bershka i Leftis. Pierwszą, ale także zarazem największą marką jest marka Zara. Jest to sztandarowa marka, która oferuje modę dla kobiet w stylu bardzo nowoczesnym i kobiecym. Marki tego typu jak Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Leftis. Jest to grupa marek, które pochodzą i grupą docelową jest styl owych marek, jest dużo bardziej nowoczesny, bardziej trendy, podąża za tendencjami. Są to marki, które nie oferują tylko i wyłącznie mody, ale także akcesoria, dodatki, kosmetyki, ale także modę sportową. Nieco inny asortyment możemy znaleźć m.in. w Oysho, ponieważ w Oysho możemy spotkać damską bieliznę, dodatki, odzież sportową oraz odzież, którą możemy używać w domu, czyli tak zwaną modę domową. W Zarze Home znajdziemy wysokiej klasy dodatki do domu, meble, ale także akcesoria. Tekstylia, które cieszą się bardzo dużą i wysoką jakością, którą oferuje Zara Home. Za całą marką Inditex stoi jeden człowiek, Amancio Ortega. To on stworzył całe imperium modowe od zera. Pochodzący z północy Hiszpanii, z Leon, Ortega urodził się jako czwarte dziecko i ostatnie w rodzinie Ortega. Rodzina żyła na dosyć prostym poziomie, dlatego Ortega w wieku 14 lat skończył swoją edukację. Następnie zdecydował przeprowadzić się do Korunii. Tam pracował w sklepie z koszulami, gdzie zobaczył, jak wygląda praca z klientem i jakie są jego defekty. Dlatego, wynosząc naukę z całego doświadczenia w sklepie z koszulami, w wieku 36 lat zdecydował założyć swoją własną markę, szyjąc bagatela, piękne i wyjątkowej jakości szlafroki. W wieku 39 lat, czyli 3 lata potem, zdecydował otworzyć markę Zara. Ortega chciała, by marka nazywała się Zorba, ale niestety ta nazwa została już zarezerwowana wcześniej. Żart, który mówi o tym, że Ortega ma najkrótsze CV świata i największe zyski, ponieważ przez bardzo wiele lat należył do jednych z najbogatszych ludzi na świecie. Obecnie w 2019 roku jest on na 6. pozycji, jest 6. najbogatszym człowiekiem świata. Pojęciem, które wprowadził na rynek modowy Ortega, jest fast fashion, czyli ta szybka moda. Cały proces dystrybucji, sprzedaży koszul jest bardzo długi, dlatego zniechęceni klienci nie wracają już do danych sklepów. Sam bardzo zdynamizował cały proces. Dodatkowo obecnie zatrudnia około 250 projektantów, a cały sztab stworzył około 35 000 różnych projektów ciuchów. Jest on prekursorem mody, która wydaje podczas całego roku bardzo wiele kolekcji, które są pełne różnych wzorów, inspirowane tendencjami, modą, kulturą, mediami społecznościowymi. I te tendencje są na tyle wyraziste i na tyle dobre, że Ortega i cała marka Inditex decyduje się zupełnie nie inwestować w reklamy, ponieważ całe koszta idą na dobre lokalizacje sklepu. Jeżeli przypomnicie sobie, gdzie chodzicie do Zary i jakie Zary w centrach miasta widzieliście, to są najlepsze punkty i adresy, jakie można znaleźć w danych miejscach. Inditex jest to marka, która została stworzona już w 1963 roku. W przestrzeni tych wszystkich lat Ortega doszedł do spektakularnego sukcesu. Jego sieci wszystkich sklepów są modne nie tylko w Europie, nie tylko w Ameryce, ale już na całym świecie. Obecnie Inditex przeżywa kryzys ze względu na pandemię i straty w tym roku liczone są na 409 milionów euro. W porównaniu do poprzedniego roku, 2019 roku, był to zysk w wysokości 736 milionów euro. euro. Obecnie na rynku mamy ponad 7,5 tysiąca sklepów. W Galicji, czyli na północy Hiszpanii, znajduje się centrum wszystkich marek Inditex. Tam znajdują się dyrekcja, zarządcy, tam właśnie podejmowane i zaklepywane są wszystkie projekty. Głównym celem Zary jest zadowolenie klienta. Customer experience, czyli jakby doświadczenia, które mamy w sklepie, są na bieżąco raportowane do Galicji, do siedziby, w której to jeżeli rzeczywiście coś jest nie tak w danym sklepie, jest przymierzalnią, zakupem, te normy są tak dynamicznie zmieniane, aby podążać za oczekiwaniami klientów. Nie tylko marki modowe Inditex, ale także marki Mango. Co ciekawe, Mango powstało w 1984 roku w Barcelonie. Rok później powstał pierwszy butik Mango w Walencji. Początkowo Mango były to głównie stroje wizytowe, moda wieczorowa. W rozszerzeniu produktów Mango do mody użytkowej i do mody, która wpasowuje się w trenda nowoczesnej kobiety, Mango na całym świecie ma ponad 2800 sklepów i zatrudnia 14 tysięcy pracowników. Żeby pokazać, że moda jest dla wszystkich kobiet, że moda jest uniwersalna, w kampaniach dla Mango brały udział takie modelki jak Kylie Jenner czy Kate Moss. Mango także podąża za filozofią tworzoną z modelem mody stworzonej przez Ortegę, czyli fast fashion. Kolejną hiszpańską iście kolorową marką jest marka Desigual. Desigual oznacza po hiszpańsku słowo nierówny, różny. Stąd też cała filozofia marki. Marka Desigual powstała w tym samym roku jak Mango. W 1984 roku na Ibizie Thomas Meyer pod wpływem energii, słońca i wigoru życia stwierdził, że chciałby stworzyć markę i filozofią tej marki było to, że nie ubieramy ciała, ale ubieramy człowieka. Dlatego charakterystyką Desigual jest korzystanie z wszelkiego rodzaju różnych struktur, różnych materiałów, kolorów, kwiatów, połączenie tych wszystkich elementów. Co ciekawą kampanią reklamową w 2011 roku okazała się kampania "Wejdź nagi, wyjdź ubrany", czyli kobiety stojące w kolejce do butiku Desigual przychodziły w całej bieliźnie i wychodziły ubrane od stóp do głów w kolorowe, frędzlowate, kwiatowe, strukturalne i bardzo oryginalne stroje marki Desigual. Kolejna hiszpańska marka, czyli Bimba i Lola. Historia marki Bimba i Lola jest bardzo ciekawa, ponieważ jest to duet sióstr Uxie i Mari, które w 2005 roku stworzyły markę Bimba i Lola. Ale miały one świetnego majst, świetny przykład w swojej rodzinie, ponieważ Adolfo Domínguez jest to projektant, który w latach 80. tworzył modę, która była bardzo znana w całej Hiszpanii. Adolfo Domínguez, aby spłacić swoje rodzeństwo, 40% firmy pozostawił dla siebie, a 60% wystawił na giełdę, aby móc spłacić swoje rodzeństwo. Josefine, Francisco Javiera i Jesusa Domingueza. To właśnie ten ostatni jest ojcem sióstr, które stworzyły duet Bimba i Lola. Co ciekawe, Bimba i Lola jest to nazwa, która pochodzi od imion pupili jednej z sióstr. Pierwszy butik Bimba i Lola powstał w 2006 roku w Bilbao. Bimba i Lola rozwija się bardzo dynamicznie i posiada ponad 200 sklepów w 17 krajach. Marki hiszpańskie to także marki luksusowe, te marki high fashion. Do nich należy m.in. marka Balenciaga. Nazwa marki Balenciaga pochodzi od nazwiska samego twórcy marki, czyli Cristobala Balenciagi. Jest to także, Cristobal także pochodzi z północy Hiszpanii, z kraju Basków. Natomiast dzisiaj Balenciaga należy do Keringa, ale to właśnie na północy Hiszpanii, w San Sebastian powstał pierwszy butik Balenciagi. Następnie sam krawiec przeniósł się do Paryża, gdzie tam rozpoczął budowanie i promowanie swojej marki i rozprzestrzenianie sławy na cały świat. Symbolem tego, że marka cieszy się ogromną popularnością jest fakt, że sama Nicole Kidman poprosiła Balenciagę o stworzenie swojej sukni ślubnej. Typową tendencją, którą wprowadziła Balenciaga, są te tak zwane ugly shoes, czyli takie wielkie adidasy, które mają większą podeszwę. Szaleństwo Balenciagi możemy zobaczyć m.in. na Instagramie, na ulicach, ale także w ilości sprzedanych butów modelu Balenciaga, które pokonały absolutne rekordy sprzedażowe w tym sezonie. Nieco starszą, ale bardzo mocno promowaną i stworzoną przez Balenciagę jest moda na sukienki bombki. Jest to moda, która była bardzo dawno modna, już teraz nie nosi się aż tak ogromniastych i bufoniastych spódnic, ale spódnice i sukienki bombki właśnie wyszły spod igły Balenciagi. Kolejną hiszpańską i bardzo rozsławioną na cały świat marką jest marka Manolo Blahnik. Manolo Blahnik urodził się w 1942 roku. Jest to hiszpańsko-czeski projektant butów. Pochodzi z Wysp Kanaryjskich. Manolo jako mały chłopiec widział, jak go mama robiła espadryle, czyli charakterystyczne buty na takiej plecionej podeszwie, a sam robił buty z papieru dla swoich jaszczurek. Kilka lat temu nawet wyszedł dokument, którego tytuł brzmiał Manolo Blahnik, chłopiec, który robił papierowe buty dla jaszczurek. Sam skończył prawo, ale to nie było do końca jego pasja, dlatego już w dorosłym życiu postanowił przenieść się do Paryża, gdzie rozwijał swoją pasję do tworzenia i projektowania dodatków i butów. Manolo jako student mody i dodatków w 1970 roku postanowił stworzyć piękne portfolio i pokazać je szefowej Vogue'a w Paryżu, która absolutnie zachwyciła się jego projektami. Jej główną poradą, której absolutnie posłuchał się Manolo, było skoncentrowanie się na projektowaniu butów. Największą promotorką butów Manolo Blahnik jest Carrie Bradshaw, która w serialu Seks w Wielkim Mieście miała ogromną kolekcję pięknych butów Manolo Blahnik. Odchodząc już troszeczkę od wątku modowego, kolejna hiszpańska marka to bank. Bank Santander, pochodzący oczywiście z Santander. Za bankiem Santander stoi głównie Emilio Botin, czyli jest to przewodniczący grupy Santander. Urodzony w regionie Cantabria, w 1903 roku Emilio Botin był absolwentem szkoły jezuickiej w Gijon, następnie skończył ekonomię i prawo w Bilbao. Jego dziadek i pradziadek byli to bankierzy, obecnie bank przejęła jego córka. Markę, którą znają prawie wszyscy, czyli marka i producent Seat. Nie wiem, czy wiecie, ale Seat jest skrótem Sociedad Española de Automóviles de Turismo, czyli Seat jest skrótem. Sama marka powstała w 1950 roku. Jej początki były dosyć trudne. Powstała dzięki udziałowcom. Udziałowcą głównym był Instytut Przemysłu, dodatkowo kilka hiszpańskich banków, ale także włoski Fiat. Marka ma 70 lat i trzyma się naprawdę świetnie. Modele samochodów marki Seat pochodzą z różnych hiszpańskich miast, na przykład Seat Ibiza czy Seat Leon. Fabryka Seat była także producentem Seata Toledo, a jeśli chodzi o samą nazwę miasta Toledo, to tutaj podlinkuję Wam link o tym, co zwiedzić Toledo i jak spędzić tam wspaniały dzień. In these streets I'm walking on air. Bardzo słodką i bardzo hiszpańską marką jest marka Chupa Chups, czyli producent lizaków, który oferuje aż 100 różnych smaków tych słodkości. Sama historia marki jest dosyć interesująca. Granka Asturias, która specjalizowała się w słodkościach w połączeniu cukru i jabłek, w 1946 roku firma zdecydowała się zatrudnić Enrique Bernata, czyli syna barcelońskiego cukiernika, który absolutnie zrewolucjonizował markę. To on wymyślił lizaki, czyli Chupa Chups. Skąd nazwa Chupa Chups? Chupa oznacza po hiszpańsku lizać. W związku z tym nazwa, która jest bardzo rytmiczna i bardzo wpadająca w ucho, czyli Chupa Chups. Za swoje wspaniałe osiągnięcie, wymyślenie lizaków dla firmy, które zyskały spektakularny sukces, Enrique otrzymał połowę firmy, a z czasem wykupił drugą część firmy. Dlatego cała firma należała już do Enrique. Przyjacielem Enrique był surrealistyczny malarz Salvador Dali, do którego sam Enrique zgłosił się, aby stworzył jakieś bardzo interesujące logo. Logo Chupa Chups, które możemy zobaczyć i podziwiać do dnia dzisiejszego, wyszło spod pióra, spod ręki mistrza Salvadora Dali. Marek hiszpańskich jest dużo więcej. Między innymi Hiszpania jest największym producentem sukien ślubnych. Dlatego marki ślubne, które produkują i projektują suknie ślubne, takie jak Rosa Clara czy Pronovias, także pochodzą z Hiszpanii. Hiszpania to nie tylko moda, ale także m.in. marka produkująca akcesoria oraz biżuterię Tous z charakterystycznym misiem. Kosmetyczna marka Sesderma, kosmetyczno-modowa marka Loewe, Paco Rabanne, co wiele hiszpańskich marek wspaniałej jakości. Jeżeli zobaczycie wina bądź sery robione w Hiszpanii i produkowane w Hiszpanii, jest to gwarancja wysokiej jakości. Jeżeli znacie jakieś hiszpańskie marki, to bardzo chętnie poczytam o nich w Waszych komentarzach poniżej. Dlatego dziękuję bardzo Wam za uwagę, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, ale także do obejrzenia moich innych filmików o życiu i kulturze Hiszpanii. Hasta la próxima!